czyli kontekst odbioru tego filmu był taki w społeczeństwie jakimś takim lokalnym, przynajmniej jak ja to poczułem na swojej własnej skórze, że właśnie to ja byłem oprawcą, a matka była bohaterką. Znaczy jakby, bo oczywiście po pokazaniu tego filmu w naszym bloku, w plombie takiej lat 60. zbudowanej między starymi kamienicami, wszyscy udawali sąsiedzi, że tego filmu nie widzieli. Znaczy po prostu nikt nie mówił matce, że widział ją w telewizji wczoraj na przykład, po wiadomościach. Udawali, że tego nie widzieli. A jeżeli już ktoś do niej poszedł na ulicę, to powiedział, że bardzo dobrą jest matką. Bo generalnie były dwa podejścia, że albo dobrze dała wycisk temu gościowi, no bo to był taki nierób i rzeczywiście na tej kanapie leżał. Dobrze pani robi, że tak go pani demoluje. A inne matki z kolei mówiły, Boże Święty, my też demolujemy i co my teraz zrobimy. Także generalnie matka miała pozytywny odbiór, bo albo była taką figurą, która dobrze robi, albo była figurą, która ostrzega inne matki przed pewną rzeczą i też to jest pozytywne. Natomiast ja byłem czarnym owcą, także mój odbiór był dość negatywny. Natomiast no, też było takie ciekawe, że wtedy się mądrzył na mój temat stały Mądraliński w telewizji, czyli profesor Santorski, taki słynny psycholog, który się mądralińsko tam, on się wybiera, nie w ogóle nie za żadnej rodziny się mądrzył, jak to jest niemoralne, taki film, pamiętam, w telewizji, tam wyrażał swoje jakieś niebywałe opinie psychologiczne. No i potem był taki dziwny program po jego właśnie wypowiedzi, że było studio telewizyjne, co pamiętam jak dziś, w telewizji polskiej i po jednej stronie byli za ludzie, a po drugiej byli przeciw. No i była taka właśnie dyskusja, on ją moderował. On był po tej stronie przeciw, a ktoś tam był po stronie za, już nie pamiętam kto. Ja zawsze bardziej pamiętam tych, co byli przeciw. I było audiotele. I na live'ie, na żywo, były słupki, kto jest za, kto jest przeciw. To pamiętam. Już nie pamiętam, kto wygrał, ale wiem, że te słupki cały czas tam pulsowały na ekranie. Przypomnę, że miałem taką przygodę związaną z tym filmem. Nigdy nie zwracam, nie wiem, uwagi ludziom, nie wiem, jadąc pociągiem, że w jednym przedziale. Ale zdarzyło się tak, że jechałem do Poznania z Warszawy i byłam młoda matka z małym dzieckiem, którą na przemian bez przerwy zwracała uwagę, potem mnie obejmowała, przepraszała. Potem dziecko znowu wchodziło, nie wiem, na tą kanapę kolejową, matka znowu je ściągała, wygłaszała swoje kazania, biła po pupie. I ja w końcu odezwałem się, powiedziałem, że to jest bardzo poważnie, że to jest właśnie bardzo szkodliwe, że pani nawet nie wie, jaką krzywdę pani robi swojemu dziecku. I ona wysiadła, wsiadła z Poznania i powiedziała, do widzenia, pokornie. I to był taki akt odwagi obywatelskiej czy rodzicielskiej po obejrzeniu swojego filmu. To było bezpośrednio po tym. Nigdy przedtem ani później właśnie nie robił czegoś takiego, ale ja wygłosiłem jej całą taką kilkuzdaniową teorię na temat, jakie szkody ona może swojemu dziecku wyświadczyć. Czy właściwie to jest po prostu wstęp do schizofrenii. Sprzeczne uczucia, bombardowanie sprzecznymi oczekiwaniami. I to wszystko jej powiedziałem. Ona zamilkła, długo myślała przez wiele stacji, żeby tak pokornie wysiąść. No i... Znaczy ja w zasadzie byłem w bardzo ciężkiej sytuacji. Twój film, mówię to dlatego, że twój film jakby działał naprawdę tak szeroko. Tak, ale wiesz, ja wtedy byłem w bardzo trudnej sytuacji psychologicznej, ponieważ byłem studentem. Miałem na głowie moją rodzinę, moją matkę. I nie wiedziałem, jaka będzie presja ludzi naokoło, co zrobi z nią, nawet sąsiedzi co z nią zrobią, tak? Po prostu nie wiedziałem. Byłem potwornie spanikowany, bo nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że to rozkręci takie piekło w ogóle. Po prostu byłem przerażony i kupiłem wyborczą i pierwszą osobą, która mnie broniła, był Sobolewski właśnie, wyborczy. I jak czytałem obronę Sobolewskiego, to zacząłem czuć taki trochę energię, że jednak warto było to zrobić, bo naprawdę tak jak to dzisiaj mówię, że ty byłeś pierwszym człowiekiem... Ale w Krakowie ten film miał, na festiwalu w Krakowie miał być duże księgi. Tak, ale w Krakowie, wiesz, ale w Krakowie były kuluary, a potem była emisja i zaczęła się sytuacja, jaka bomba wybuchnie, po prostu kto mnie zaatakuje, co się stanie z rodziną. I były dwa ważne wydarzenia, po prostu Tadek napisał Wyborczej o tym filmie i wspierał mnie, znaczy jakby nie znając mnie zupełnie, bo to napisał jako krytyk filmowy, tak? I to było dla mnie bardzo ważne, a drugie to przyszły listy do mojej matki w telewizji polskiej
I te listy właśnie pisały do niej w sposób pozytywny, że dziękujemy Pani, albo jaka Pani jest silna, jaka Pani jest stanowcza, trzymała takiego syna, że Pani już ma tego gościa, albo że, albo ktoś, Boże, jaka jestem matką, ktoś napisał też do niej, też tak Cię drena moje dzieci. I dostała taką całą siatę listów z TVP. I ja tą listę zawiozłem matce, a czytała te listy po prostu ileś tam dni. Potem były jakieś radiowe, na żywo, różne radiowe programy, gdzie był telefon, nocny telefon, że dzwoniły różne matki tam. Dzień dobry, Joanna z Koszalina. I tam dalej. Wspaniałe jest Pani kobietą. I to jest skądś na Polskie Radio jakieś tam nagrywali mi to wszystko, te kasety. Ja słuchałem na takim grudingu małym. I to mi ratowało tyłek. Wiesz, że po prostu, że jednak ten odbiór, że te listy przyszły. I wtedy matka, jak moja, trochę tak, że ona z jednej strony na mnie się darła, że ja jestem antybohaterem, bo skomplikowałem swoją rodzinę, a potem chodziła na festiwale i w kuluarach mówili ludziom, czemu nagrody u niej dostała. Była rozczarowana, że tylko w Rudzie nie dostałem. Czy to prawda, że zwracała Ci uwagę, że źle wychodzisz, źle ubrany wychodzisz na scenę, odbierać nagrodę? Tak, to jest prawda. To była sytuacja na festiwalu w Gdyni, kiedy zrobiłem zdjęcia do debiutu Magdaleny Piekosz-Pręgi. No i tam był duży sukces, ponieważ film dostał Złote Lwy, a mnie się udało dostać nagrodę za zdjęcia, za ten film w Gdyni. No i byłem na scenie. Był oczywiście, jak to w Gdyni bywa, był dwa dni wcześniej przeciek. Że tam wszyscy wiedzą już dzień wcześniej, jakie są nagrody. No i przez to, że był przeciek, to jakimś cudem udało mi się załatwić dla matki zaproszenie na galę. Ale wiadomo, że był tłum ludzi i ona została zaproszenie gdzieś tam z tyłu, w ostatnim rzędzie. I ona, jak było już rozdanie, już na końcu tam wszyscy ci laureaci stoją na scenie, to ja widzę, że moja matka chodzi po schodach na tą scenę. Stoi koło mnie Żebrowski i ona tam mówi mu, gratuluję Panu. I do mnie mówi tak, słuchaj, co to za gówniane miejsce mi za twój z tyłu? Po prostu nic nie widziałam, kompletnie. Po prostu jest fatalne miejsce. Co to w ogóle za miejsce było? A w ogóle, jaki ty masz garnitur? Dlaczego masz taki brudny garnitur? Jak ty w ogóle wyglądasz? Także nie było w ogóle żadnego, gratuluję ci nagrody za zdjęcia, tylko po prostu była demolka jakby. Na granicy między sztuką i życiem. Tak, tak. Czy jeszcze może coś Państwa coś chcę zapytać Pani? Głęboko wprost o uczuciach, ale trochę krąży Pan wokół niego, ale Pan do niego też wraca, bo wrócił Pan do niego w tym filmie, jeżeli pomylę. Jakoś to będzie, tak? Nie, mam. Do bólu? Tak. Do bólu. To jest ten temat, który Pan cały czas przerabia i bardzo łatwo albo trudno znajduje Pan takie osoby, które się dadzą nagrać. Dla mnie osobiście było to bardzo trudne. Ale czy ma Pan żal, albo czy ma Pan potrzebę w ogóle wybaczania swojej matce? Ciekawe, bo ja się zastanawiałam właśnie nad tym, bo odliczyłem po matce wiele, znaczy tak, i jestem jej wdzięczny za demolkę, ale już ta demolka stworzyła we mnie trochę takiego traumatycznego twórcę. Ja w ogóle kiedyś byłem na terapii, chodziłem na terapię do psychoterapeuty, żeby właśnie uleczyć się, powiedzmy, z nerwicy lękowej, tak? No, wiadomo, że nerwica lękowa jest gdzieś tam efektem, prawdopodobnie, no na pewno jest efektem tego domu, gdzie była przemoc psychiczna, tak? Bo nie było fizycznie, ale była psychiczna, czyli najgorszy rodzaj przemocy, jakiej może być. Zresztą po emisji tego filmu, jadąc do Katowic do szkoły, kwiatem Tipo właśnie, tym mojego ojca, zaczynałem się z Siemens Nowy i takim bardzo dobrym BMW wyszedł facet z tego BMW, który płacił i tak się na mnie patrzył, nie? I nie wiedziałem, o co chodzi, a potem zaczepił mnie i mówi, czy przez wczoraj ten telewizyjny film o tej matce to nie był Pana? A ja mówię, a kto? To mój film. Wie Pan, czy może Pan mi poświęcić parę minut? Widzi Pan, ja mam 50 lat. I chciałbym za ten film Panu podziękować. Ale ja mówię, nie podziękować. Chciałbym powiedzieć Panu, że Panu zazdroszczę. Właśnie wtedy to było ciekawe. Nie podziękować, tylko powiedział, że ja Panu zazdroszczę. A ja mówię, ale czego Pan mi zazdrości? Powie Pan,
Moja matka już nie żyje, bo ja mam 50 lat. Ale wie pan, u mnie było bardzo, bardzo toksycznie, ale nie było w ogóle słów, była cisza. A u pana były te słowa i panu zazdroszczę, że ona to wszystko panu powiedziała. Że to jest ciekawa sprawa była po prostu. Takie spotkanie było. I no może teraz zapomniałem, co miałem powiedzieć wcześniej, no ale to też. Proszę? Wybaczenie, że ja na tej psychoterapii, kiedy byłem tam jakiś przez rok chodziłem na tą psychoterapię i powiedziałem na końcu temu psychoterapeutowi, że ja rezygnuję z tej psychoterapii. Ona mówi, dlaczego? Przecież dobrze ci idzie. Ja mówię tak, bo ja się zaczynam leczyć. Znaczy, jeżeli ja się wyleczę, to nie będę już robić filmu, że poczucie pewnej ciężaru nerwicy, lęku, destrukcji jest moim paliwem. Jeżeli ja się wyleczę, będę zdrowy psychicznie, nie będę miał cierpienia jakiegoś w sobie, to nie będę mógł robić tych filmów. A jeżeli chodzi o matkę, to na pytanie właśnie, co pan myśli o swojej matce teraz, to ja mówię, nie mam poczucia nienawiści do mojej matki, że mnie psychicznie jakoś tam demolowała. Uważam, że to była bardzo trudna, toksyczna miłość, znaczy, że ona robiła to dla mnie. Ona nie potrafiła tego zrobić inaczej, bo została w domu, nie pracowała, skupiła całą energię. To był rodzaj miłości, żeby mnie ocalić przed złem. Ja zrozumiałem jakby jej miłość, trudną miłość, tak? Dlatego ja nie miałem do niej żalu jakby za to, co się stało. Nie mam. Nigdy nie miałem. Nigdy nie czułem nienawiści i zła do mojej matki. Nigdy. To jest jakiś sekret kina, że one stworzą dystans. Że ona zobaczyła siebie, ty zobaczyłeś siebie, zobaczyliście siebie nawzajem z jakiegoś innego punktu widzenia. Także filmy nigdy nie są, dany film nigdy nie jest jeden do jednego. Tam jest zawsze jakieś inne spojrzenie, cokolwiek się dzieje, cokolwiek oglądamy, jest inny, ta kamera patrzy swoim wzrokiem. I coś takiego tutaj się stało, także ja popierając ten film, czy wzruszałem, myślałem o sobie, wiesz, o swoich relacjach rodzinnych, o swojej matce, o tym, że nawet czasem najokrutniejszy opis jest właściwie opisem pełnym współczucia. Wielu ludzi prowadzi różnego rodzaju zapiski, matka często jest tym bohaterką, że matka jest i toksyczna matka, to jest coś bardzo, bardzo częstego. I zobaczyć ją nagle tymi tą złą, tymi oczami, no to jest dopiero właściwie, no to jest osiągnięcie, wydaje mi się, że to się właśnie spełniło, także słusznie. Znaczy ten koniec zakręcony jest po roku, po zakończeniu z niej, dlatego że tyle czasu trwała rozmowa z moją matką na temat zgody na emisję tego filmu w telewizji polskiej. Natomiast, to czy nie, no, ja nie wierzę w siłę terapeutyczną dokumentu, bo jej nie ma. Jedyne co, to moja matka, po pierwsze tak, myślę, że ona zyskała pewną świadomość jakby siebie, ale tak naprawdę stała się kinowanym. Stała się corocznym uczestnikiem festiwalu w Krakowie. Po prostu chodziła do kina na film dokumentalny podczas festiwalu polskiego. Także, ale nie nastąpiła żadna zmiana. Jedyne co, to myślę, że refleksja nastąpiła, tak? Że ona zobaczyła siebie na ekranie i koniec. Tak, ten dystans. Zaczęła oglądać dokumenty, bo sama właśnie miała taką wspaniałą inicjację dokumentalną o niej. Tak. I wniknęła w siebie. A cóż więcej można? Bardzo dużo. No i ciekawa taka była jej rola, że ona właśnie nigdy nie przyszła do mnie tak naprawdę, nie powiedziała, tam już nagrody dostawałem, że filmy robiłem. I nigdy nie powiedziała mi, że jest ze mnie dumna z tego, co ja robię, czyli że jestem filmowcem. Ona dalej uważała, że to jest jakiś tak zwany gówniany rzemiosłek, ona nazywała bycie filmowcem. To nie jest ten zawód lekarza, prawnika, inżyniera. I generalnie nigdy nie chwaliła mnie, aczkolwiek jak umarła, to odkryłem w szafie, że miała w ogromnym pudle nieprawdopodobną ilość recenzji filmowych i artykułów z prasy, gdzie były podkreślenia i na boku były podpisy. Nie zgadzam się z tym. Albo krytyk źle napisał, albo ten film, to jest zupełnie o czymś innym, coś tam, po prostu robiła notatki i odkryłem jak chomik, który, kiedyś miałem chomika, który też zdech i potem żeśmy odbili z ojcem meble w kuchni, okazało się, że chomik zgromadził za szafą jakąś górę warzyw po prostu, które stały się jakimś archeodkryciem. I tak samo dla mnie tym archeodkryciem były te jej wycinki z gazet, gdzie okazało się, że ona
wszystko kupowała, co było na rynku, że ona miała taką kontrolę, że ona kupowała wszystkie gazety w jakimś filmie i robiła tam notatki. Także i chwaliła mnie do innych ludzi. Znaczy jakby jak inni przychodzili, to mnie chwaliła, a mnie nie chwaliła. Także no to było dość ciekawe. Niemożliwe, żeby cię chwaliła. To myślę, wydaje się, że zrobiła maksimum tego, co było można. W ogóle chwilami czasem też przyznaje jakby podświadomie, przyznaje tej kobiecie rację, dlatego że ona coś uruchomiła także w tobie, nieświadomie. Także myślę, że może być wdzięczny. Lasowi. Dzięki. To jest podobnie jak casting w fabularnym filmie, że są pewni bohaterowie dokumentalnych filmów. Jeszcze to też, jak rozmawiam z widownią albo z studentami, to mówimy, że nie liczcie na to, że po prostu jeżeli jesteście z kamerą parę dni z bohaterem i widzicie, że ten bohater nie pracuje, po prostu nie ma castingu, to nie jest bohater, on nie jest otwarty, to nic tego nie będzie. Po prostu to jest taka sytuacja, że tak się akurat złożyło, że jej temperament, jej słownictwo, jej dynamika była taka, że to się dało zarejestrować. Tu nie ma żadnego cudu, to nie ma żadnego sytuacji. Po prostu to było to, że ona była bohaterem filmowym. No, sam wiesz, że ona albo... atakuje cały czas, prawda? Zamyka drzwi, ona atakuje kamerę, oblewa wodą. Także to jest taka, to jest prawdziwy pojedynek. Nie było jakiegoś okresu oswajania z tą kamerą, tylko po prostu pan wziął tą kamerę i to się działo. Cały czas. Myślę, że ona jest trochę tak sportowiec, nie? Że na przykład jak goście grają, jak robisz zdjęcia sportu, że ktoś gra w piłkę, to nie myśli o kamerze, tylko gra w tą piłkę, bo jest w emocjach. To tak samo, ona po prostu była w swoich emocjach i ta kamera była tylko jakimś elementem bocznym, która w ogóle jej nie przeszkadzała. Dlatego też na takich bohaterów często szukamy do filmu. Szukamy bohaterów, którzy właśnie tak wchodzą jakby w swoje własne życie, że kamera, no to też Nowak mówił jako aktor, nie? Że on ciągle ma tremę, że najbardziej aktorstwo zabija trema. Że jak się ma tremę, to się jest złym aktorem, nie? I całe życie on walczy z tremą. Jak wielu aktorów, ale myślę, że kamera w ręku twoim, w oczach matki, jest twoim, jakby to ona jest częścią ciebie, tego, co w niej, co ona właśnie w tobie atakuje i krytykuje. Czyli ta kamera właściwie, matka wylewa się tą złość jeszcze przeciwko kamerze, bo ona jest równie zła jak ty, prawda? Także nie, ona nie myśli o kamerze jako instrumencie, który ją fotografuje, tylko jakoś który, po prostu twój atrybut. Tak, no to jest dokładnie to, co Tadeusz powiedział, że dla niej jakby kamera zlała się ze mną, nie? Że kamerą to byłem ja. To jest to grzeszne narzędzie. Jakby, no dobrze, że taki film zrobiłem, bo on tam gdzieś został, jak się okazało, w jakiejś historii polskiego dokumentu, ale też z jakimś takim ciężarem, że właśnie ja już jestem powoli zmęczony, że ciągle się do tego wracam, ale z miejscem tak zawsze będzie, ja się już nie uwolnię od tego. Cokolwiek pewnie się zrobi w życiu, no zawsze ten film będzie wracał. Znaczy, nie da się tego niestety wyeliminować, tak? Ja się już tu pogodziłem, dlatego tutaj naprawdę całkiem mi się miło rozmawiało z Państwem, że dalej rozmawiamy o tym filmie, także no naprawdę zadowolony jestem. Ale to dlatego, że ten film po prostu jest naprawdę jak na dokument specyficzny. On jest inny niż wszystkie dokumenty, no, niż większość dokumentów. Tak, on jest pierwszy też w Polsce. Tak, pierwszy, i teraz jak oglądamy dzisiejsze dokumenty, się uruchomiłeś nieświadomie oczywiście całą falę właśnie w tej chwili, taka podgatunek głównie polskiego dokumentu, to są filmy o ojcach i synach, o córkach i matkach, które dążą do jakiegoś niekończącej się walka, dążenie do pojednania, którego nie następuje. Oba filmy Łozińskich. Przecież to niesamowita jest historia ich dwóch dokumentów, ojciec i syn w podróży, miał być jeden, ale rozpadł się na dwa, czyli sama idea została zaprzeczona. To jest niesłychany dramat w samej formie filmu zawarty. I takich filmów jest dużo. Zresztą w ogóle z Marcelem jest w ogóle taka ciekawa sprawa, że Marcel przecież to był głównie, Marcel mnie zawsze maksymalnie atakował. Już na Krakowie protest złożył przeciwko werdyktowi, że on protestuje, że dostałem tam nagrodę, tak? Że to jest skandal. Także w nim krzywdzi. Że strzeliłem z pistoletu, no cały czas mnie tam dewastował. Można uszanować te argumenty, bo to przecież jest tylko tyle, że wszyscy stali się jakby w jakimś obrębie. I ta sprawa, że twój wydał z siebie rzeczywiście po wielu latach jakby całą falę dokumentów. Proszę oglądać te filmy, czy robione w Szkole Wajdy, czy debiuty często, gdzie właściwie intymność jest właściwie już taka
całkowicie otwarta, gdzie małżeństwo po prostu filmując siebie z telefonu zastanawia się, czy urodzić, czy dziecko się urodzi, czy może oddać je do adopcji. O tym jest kilkunastominutowy, przejmujący film, w którym oni sami grają siebie i dziecko, które się jeszcze nie narodziło, też jest tam obecne. Niesamowite to jest. To, że wszystkie te jakby konflikty, które rozdzierają społeczeństwo na wysokim, na społecznym poziomie, że one się przejawiają właśnie w tych rodzinach, w tych ludziach. Walka filmu o walce z własną matką, córki, o uznanie synków urodzonych in vitro, prawda? Ten film robiła synowa Marcela Łozińskiego, druga synowa. Także nagle coś tajemniczego się dzieje, bo cały podgatunek dokumentu polskiego o tym właśnie mówi. I są to filmy terapeutyczne. Wspaniały film Pawła Łozińskiego, Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Chociaż ten tytuł jest ironiczny, bo właśnie ta matka w tym filmie, nieprawdziwa matka nieprawdziwej córki, ale emocje są prawdziwe. No i De Barbaro jest oczywiście prawdziwy. Że jest po prostu, że miłość rani, miłość niewoli, miłość więzi, prawda? Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Im bardziej kocha, tym bardziej córka ucieka. Także ta sprawa wciąż żyje, to się toczy, ten dramat, uruchomiony rzeczywiście tym filmem przez ciebie. Może na koniec, już tyle. Tak, bo nie będziemy się męczyć. Ale nie umniejszamy całej reszty. Nie, ale to dla mnie jak absolutnie, to nie jest coś negatywnego. Ja mówię tylko, że no to jest też tak, że no tak bywa, nie? Że ja też nie spodziewałem, że ten film przejdzie do historii polskiego dokumentu i w zasadzie podczas tego głosowania tutaj 10 filmów stulecia no zajął drugie miejsce, co dla mnie szokujące za filmy Marcela Łozińskiego. Wszystko się może przytrafić, tak, także pokonałem Kieślowskiego, tam zdaje się, nie, to szokujące jakby dla mnie jest, ale to matka zawsze do mnie mówiła, że to jest kariera nikodemadyzmu. Ale to amator Kieślowskiego zwrócił kamerę na siebie, także to był proroczy gest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.